choroba. Tym zwierzakom coś jest. Znaleźliśmy je na dworze. A co się dzieje? Patrz! To coś poważnego? Czy one mogą od tego... No wiesz... Nie, oczywiście, że nie. Chodźmy je zbadać. Nie widzę żadnego złamania ani ran. A może są odwodnione? Myślę, że oprócz oszołomienia nic im nie jest. Są wesołe. Dajmy im miskę z wodą i niech się pobawią w ogrodzie. Dobry pomysł. Chodźcie, maluchy. Oby tylko wyzdrowiały. O nie! Kiciuś! Patrz, te same objawy. Dobre wieści. Trochę sobie odpoczęły i zaczyna im to przechodzić. To dobrze, ale patrzcie, jest nowy. Ile zwierząt musi zachorować, żeby ogłosić epidemię? Na pewno więcej niż tylko 4. O 2 więcej? Ach. Weźmy je do środka. Sprawdziłam choroby pokarmowe, oddechowe i jeszcze neurologiczne. I to nie to! A sprawdzałaś pod zombie albo choroby zakaźne? No dobrze, to dajmy im wodę i też zanieśmy do ogrodu. W porządku. Chodźcie, maluchy. Jeszcze jeden? O, nie wiem, co o tym myśleć. Może to jakieś czary? Hej, ten psiak przed chwilą u nas był. Dziewczyny, ogród jest pusty, są tylko zwierzęta, które dopiero zaniosłam. W dodatku znikają jak duchy. Dzieje się tu coś dziwnego, to jest pewne. Dokąd one idą? Patrzcie, w płocie jest dziura. Ciekawe, co jest za nim. Nie idź tam, Olivia, bo ty też możesz wrócić jako zombie. Nie chcę na to patrzeć. O! Dziewczyny, chodźcie to zobaczyć. No nie wiem. Szybko! No dobrze. Teraz twoja kolej, mały. Ty następny, piesku. A więc to po karuzeli są takie zakręcone. To znaczy, że zwierzęta szły z karuzeli do kliniki, do ogrodu, do karuzeli, do kliniki, do ogrodu. Widzisz, Olivia, mówiłam, że to nie żadne zombie. Podejdę do nich. Cześć, Emma. Cześć, Andrea. Pamiętam, jak mówiła, że to zwierzęta zombie. To właśnie.